Cześć, nazywam się Anna Butrym, a moją wielką miłością są Węgry. Dlatego chcę Was zaprosić na regularną węgierską randkę. Pewnie zastanawiacie się teraz, co na takiej randce się wydarzy. No cóż, spotkamy się z tym, co Węgry mają dla nas najlepszego. Spotkamy się z węgierską kulturą, literaturą, muzyką, architekturą, z kuchnią, no bo w węgierskiej kuchni nie można sobie przecież odpuścić, z winem, ze śpiewem, tańcem, z podróżami po Węgrzech i podróżami po Polsce, śladami Węgrów. Mam nadzieję, że pomogę Wam odkryć bardzo dużo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że dzięki temu pokochacie te Węgry tak samo jak ja. Nie zabraknie też akcentu literackiego, no musicie mi to wybaczyć, ale ja przede wszystkim kocham węgierską literaturę, więc za każdym razem będę Wam polecała coś, co mam nadzieję, że i dla Was będzie ciekawe i dzięki czemu zbudujecie sobie własny obraz Węgier, Węgrów, ich kultury i być może wejdziecie ze mną w dyskusję, czy ja na pewno mam rację. Za każdym razem będę Was też zapraszać na dalsze spotkania z węgierską kulturą tu i teraz, czyli opowiem Wam błyskawicznie o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie w Polsce, z czym Węgrzy do nas przyjeżdżają, jakie wydarzenia można zobaczyć na własne oczy. Podrzucę Wam też jakieś ciekawe węgierskie słówko i obiecuję, że ono będzie nie bardzo skomplikowane, bo wiem, że język węgierski cieszy się opinią raczej trudnego, jeżeli nie jednego z najtrudniejszych języków. Tym mitem też się rozprawimy w jednym z odcinków, ale póki co to obiecuję Wam, że zaprezentuję Wam takie słówko, które będzie albo fajne, będziecie mogli dzięki niemu zabłysnąć, że jednak znacie trochę tego języka węgierskiego, albo po prostu będzie Wam łatwiej, kiedy pojedziecie chociażby na wycieczkę na Węgry. No i na zakończenie każdego odcinka pojawi się moja propozycja muzyczna. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam zostać tą kulturą węgierską trochę dłużej niż te krótkie vlogowe spotkania, a właściwie randki. Ale skąd w ogóle taki pomysł, żeby takiego vloga nagrać? No cóż, mamy teraz Rok Kultury Węgierskiej, więc niejednokrotnie miałam przyjemność na pytania różnych osób odpowiadać względem Węgier. Kim są Węgrzy, jacy są, co lubią, co charakteryzuje ich kulturę, literaturę, kuchnię, cokolwiek. I odkryłam ze zdziwieniem, że nawet czasem te najbardziej oczywiste odpowiedzi na najbardziej codzienne, takie bliskie nam tematy budzą zdziwienie, budzą zaciekawienie. Pomyślałam, że tak nie może być. Nie może być tak, że my o tych Węgrzech i Węgrach wiemy niewiele. W końcu chyba każdy z nas może zacytować Polak, Węgier, dwa bratanki. Niektórzy jeszcze będą znali dalszą część tego powiedzenia i do szabli, i do szklanki. No ale jak pomyślimy o tym, co się za tym kryje, skąd ta nasza wielka miłość, no to już trochę gorzej. Więc ja mam nadzieję, że pomogę Wam trochę tej sympatii i przyjaźni względem bratanków odkryć, a temu ma posłużyć właśnie ten vlog. Czekam też na Wasze komentarze i sugestie względem tego, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dajcie mi znać, jeżeli Wam się w ogóle podoba pomysł przedstawienia węgierskiej kultury, to dajcie też temu wyraz, lubiąc to wideo. A jeżeli zastanawiacie się, skąd ona się wzięła, dlaczego ona ma nam opowiadać o Węgrzech, to wejdźcie na moją stronę annabutrym.pl i tam poszukajcie kilku odpowiedzi. A ja obiecuję, że w jednym z nagrań zdradzę trochę więcej, dlaczego to ja chcę Wam opowiedzieć o Węgrzech i Węgrach.